W Polityce.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny. Część obserwatorów zadziwiła nieoczekiwana dla nich wolta y, platformy w kwestii uchodźców. To Grzegorz Schetyna nagle mówi, że platforma uchodźców nie chce, y, a Sławomir Neumann jeszcze przedtem powiedział, że premier y, powinna prowadzić taką politykę, żeby pomagać uchodźcom tam, gdzie są, czyli w, czyli w krajach, gdzie są ich obozy, a nie sprowadzać ich do Polski. No, wywołało to powszechne zdziwienie, dlatego, że Platforma Obywatelska przyzwyczaiła nas do jednak innego tonu w, w tych kwestiach. Wtedy, kiedy rządziła, to nie byłaby najmniej entuzjastycznie nastawiona wobec perspektywy przyjmowania przez Polskę mas uchodźców, ale też wykazywała w tej kwestii większą miękkość niż ówczesna opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość i ruch, yy, i ruch Kukiza. No, a Później, już w trakcie bieżącej, bieżącej fazy konfliktu yy, wewnątrzpolskiego, konfliktu politycznego, yy, starała się rozgrywać tę sprawę zgodnie z, ze wskazówkami, które jej liberalne media yy, dawały. Czyli, no, mówiąc krótko, takiej, że skoro PIS mówi, że żadni uchodźcy nie będą przyjęci, no to my manifestujemy, że uchodźców byśmy chętnie przyjęli. No i teraz nagle nastąpiła, nastąpiła zmiana. Mnie ona nie dziwi, dlatego że już od dłuższego czasu widać zmiany w dość konsekwentnie realizowane, jeżeli chodzi o linię polityczną Platformy. Zwróćmy uwagę na incydent, który miał miejsce w trakcie tak zwanego Marszu Wolności, kiedy to grupka działaczy gejowskich z transparentem została odsunięta fizycznie. Podobno brutalnie przez Straż Marszu od Grzegorza Schetyny, żeby nie było okazji takiej, żeby Schetyna pojawił się gdzieś w jakichś zdjęciach, w jakichś filmach na tle gejowskiego transparentu. Po prostu przywódcy Platformy Obywatelskiej doszli do słusznego wniosku, że w społeczeństwie. Które nie jest lewicowe, co więcej, które ewoluuje jeśli w jakąś stronę w ciągu ostatnich lat, to bardziej w stronę prawicową. Nie sposób zwyciężyć PiSu, odwoływując się do y, wrażliwości tej najbardziej lewicowej, lewicowo-liberalnej y, części, y, części elektoratu, że to po prostu nie popłaca. Że zwyciężyć PiS może wyłącznie ugrupowanie centrowe. Czy y, gdyby oni zwyciężyli, to przy tym umiarkowaniu światopoglądowym wytrwają? Nie wiem, można w, to, można, w to, można w to oczywiście wątpić, ale pozostaje pytanie takie, czy Polacy w ten zwrot Platformy Obywatelskiej uwierzą. I tutaj byłbym pesymistą, po pierwsze dlatego, że przecież pamięć polityczna w ogóle ludzi, a Polaków w szczególności, jest bardzo krótka. Prawda? Ale nie tylko dlatego. Ja myślę, że ten, ta operacja platformy może być skuteczna również i dlatego, że istnieje pewien, może niewielki, ale kluczowy segment wyborców centrum, którzy w 2015 roku albo poparli PiS, albo w przeważającej mierze powstrzymali się od głosowania, dawali wtedy PiSowi pewnego rodzaju kredyt zaufania, a platformą byli zdegustowani. Teraz, ponieważ PiS nie dba o tych wyborców zupełnie. Spora ich część znajduje się w takim procesie psychologicznym, szukania sobie z kolei w tym momencie usprawiedliwienia dla ponownego zaktywizowania się po stronie antypisu, prawda? No i tego rodzaju ruchy ze strony platformy, obliczone właśnie na, na ich wrażliwość, wrażliwość taką centrową, no mogą być efektywne, patrząc z mojego punktu widzenia, niestety mogą być efektywne. Jeżeli coś można byłoby PiSowi w tej sytuacji doradzić, to nie tylko to, żeby oczywiście demaskował fakt, iż Platforma, dokonując tej zmiany, no, radykalnie mija się z wcześniejszymi swoimi i słowami, i czynami, ale przede wszystkim, żeby pomyślał wreszcie, żeby, żeby o tym, żeby w jakiś sposób zadbać o tych centrowych wyborców. Polityce.pl Nowoczesny portal Ludzi Myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny.